Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 11 października we wtorek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to 11 rozdział, a wersety od 37 do 41. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jeszua mówił, pewien paruż poprosił, aby zjadł z nim obiad. Poszedł więc i zasiadł przy jego stole. Paróż zaś ów zdziwił się, że nie rozpoczął on od netilat jadaim przed posiłkiem. Pan jednak powiedział mu, a zatem wy, prushim, czyścicie wewnętrzną stronę kubka i talerza, ale wewnątrz jesteście pełni rabunku i niegodziwości. Głupcy! Czyż ten, który uczynił stronę zewnętrzną, nie uczynił też i wnętrza? Lepiej dawajcie jako jałmużnę to, co w środku, a wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, najpierw wyjaśnimy sobie tych kilka tutaj dla nas niezrozumiałych, tak na pierwszy rzut oka, niezrozumiałych słów. A więc mamy przede wszystkim parusz, to faryzeusz po prostu w tym języku jidysz, a po drugie netilat jadaim, to rytualne obmywanie rąk. Rytualne, to nie chodzi o takie pójście do kranu, by sobie umyć ręce, tylko było to związane właśnie z obrzędem religijnym. I dlatego Pan Jezus zwraca na to uwagę temu człowiekowi. Ale tak od początku. Co nam może to słowo dzisiaj powiedzieć, jaką nam dać lekcję? Pewien faryzeusz poprosił Pana Jezusa, żeby zjadł z nim obiad, żeby poszedł i zjadł z nim obiad. I Pan Jezus poszedł i usiadł przy jego stole. Moi kochani, popatrzcie, jaki Bóg jest bliski. Wiele razy zdarzało nam się zaprosić kogoś na jakiś posiłek, na obiad, czy może na kolację, albo na kawę w takim jakimś towarzyskim wydaniu. Mówimy, przyjdź do mnie. I bardzo się cieszymy, kiedy ktoś przychodzi, kiedy zasiada u nas przy stole, służymy mu wtedy, podajemy, cieszymy się tym, że możemy tego człowieka gościć. Zwróćcie uwagę na to, że Pan Jezus daje się zaprosić do waszych domów, aby, no właśnie, zjeść z nim w obiad, posiedzieć, porozmawiać. On przychodzi, on nie mówi, tak jakby powiedzieli to jacyś wielcy tego świata, a kim ty jesteś, żebym ja miał z tobą jeść obiad? Kim ty jesteś? Wyobraźmy sobie, że jakiś aktor, oczywiście jest wielu szlachetnych i dobrych i pewnie by przyszli, gdyby się nadarzyła taka okazja, ale jednak mimo wszystko do tych wielkich tego świata trzeba dochodzić przez sekretarki, przez jakichś ochraniarzy, którzy stoją przy nich. I dopiero wtedy można się z nimi ewentualnie gdzieś tam umówić i spotkać i łaskawie nas przyjmą. Ten paróż, ten faryzeusz zaprosił Jezusa i Jezus do niego poszedł. To może warto dzisiaj też tak pomyśleć sobie, czy ja zapraszam Jezusa w taką zwyczajność. Nie tylko wtedy, Jezu ratuj, ratuj, bo mi się małżeństwo rozbija albo zdrowia mi brakuje, ale w taką właśnie codzienność, by zjadł ze mną obiad. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesz ze mną obiad. Albo w podróż, kiedy jedziesz, Jezu, usiądź, bądź ze mną, pojedź ze mną, prowadź mnie. Właściwie to można by nawet jeszcze bardziej powiedzieć, Jezu, to Ty kieruj tym autem, a ja będę siedział jako pasażer. No jasne, że to jest jakiś wymiar duchowy, a nie dosłowny. Ale czy my zapraszamy Jezusa, tak jak ten dzisiejszy faryzeusz? No więc idźmy krok dalej. Jeśli zaprosimy Jezusa, to nie jest, Jezus nie jest takim gościem, który usiądzie i wtedy będzie robił dobrą minę do złej gry.
takim właśnie obłudnikiem, jak byli często ci, którym wyrzucał grzech. Jezus powie ci, co jest złe, a co jest dobre. I nie powie tego po to, żeby nas poniżyć, zganić, zranić, ale po to, żeby nas opamiętać, żeby nas nawrócić, abyśmy nie zwracali uwagi tylko na to, co zewnątrz, tak jak dzisiaj w tym rytualnym obmyciu, takim entilat jadaim, żebyśmy tylko na to nie zwracali uwagę, na te rytualne obrzędy, ale żebyśmy patrzyli na wnętrze człowieka. Moje wnętrze, jakie ono jest. To nie moja zewnętrzna obecność na modlitwie w kościele świadczy o mojej miłości czy pobożności, ale moje wnętrze, jacy tam jesteśmy, czy nie jesteśmy, jak to dzisiaj Pan Jezus powiedział temu faryzeuszowi, pełni rabunku i niegodziwości. Głupcy, Jezus mówi, czy ten, co uczynił zewnątrz, czyli to, co widać na zewnątrz dla ludzkiego oka, czy nie uczynił też wnętrza? I Chrystus, gdy go zapraszamy, to od razu jakby patrzy w to nasze wnętrze z taką miłością i z prawdą, i z prawdą. Dlatego bądźmy dzisiaj po pierwsze ludźmi, którzy zapraszają Jezusa, bądźmy w tym mądrzy, bo nie zaproszenie Jezusa jest taką może ucieczką trochę od prawdy, ale to, że nie spojrzymy do środka, do kubka i tylko na zewnątrz będziemy go polerować, a potem będziemy pić z tego środka ten brud, to przecież nie załatwia sprawy. Lepiej zajrzeć do środka przy pomocy Jezusa, oczami Jezusa i wymyć ten środek, umyć ten brud i potem wszystko inne już jest w porządku, jest dobre, jest czyste, żyje się inaczej. Tego chyba nas dzisiaj trochę uczy to przyjęcie zaproszenia przez Jezusa do domu, na zwykły obiad. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkim życzę pięknego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Jeśli Bóg da, szczęść Boże.